Słuchajcie, moi drodzy, jest tak piękna pogoda za oknem, że aż sobie postanowiłam, że wybiorę tym razem 5 osób, a nie jedną. Także zwycięzców widzicie na ekranie, a jeśli ty chcesz również wygrać dripa, to wystarczy, że zostawisz łapkę w górę, suba na kanale i jakiś fajny komentarz na dole, a może ty znajdziesz się w kolejnym odcinku na początku. Kochani, z tej strony Dripcia i witam was bardzo serdecznie w bardzo poważnej recenzji kawałka makulatury, którym jest gazetka. Z Movie Star Planet. Początek myślę, że ocenimy sobie najważniejszą dla nas wszystkich rzecz, czyli nagrody, które możemy w tym wydaniu otrzymać. Jest to 3000 Star Coins i jakaś rzecz do pokoju. Gulu, 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 bul, bul, bul. Gulu, 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 bul, bul, bul. I sukienka. No powiem wam, że w sumie spoko. Jest kasa, są jakieś ubrania, czyli myślę, że wszystko to, co chcemy. Okej, więc przejdźmy do tego, co poza prezentami interesuje nas najbardziej, czyli do samego środka gazetki. Także otwieramy sobie i na wstępie widzimy reklamę Barbie, no bo przecież trzeba z czegoś żyć. I tak, tutaj jest, widzę jakiś mniej więcej spis treści i kodzik, który jest zamazany, ale spokojnie jest gdzieś w środku odcinka, także nie martwcie się, nie zostawię tego dla siebie. Lecimy dalej. Tutaj widzę, mamy wakacyjne festiwale, to jest super sprawa, zresztą no... Nie to, że sponsoruję Openera, niestety, w sensie Opener, odezwij się do mnie jak coś. I tak, mamy tutaj Koła Shelly, Festival w Wielkiej Brytanii. W sumie to nie znam tych festiwali oprócz Koła Shelly i Openera, ale oba są super, mam nadzieję, że kiedyś skończę w Kalifornii na Koła Shelly. Nie wiem, myślę, że to jest ciekawa sprawa, w sensie warto mieć marzenia o pojechaniu. Ja na przykład na Openera długo czekałam, aż w końcu będę mogła pojechać, także w sumie spoko, co tam dalej mam, Wieści z Galaktyki, no ja się gwiazdami nie interesuje, ale jeśli ktoś lubi, to myślę, że fajnie. Tutaj widzę Gigi, ona jest spoko. Nie wiem, Shawn Mendes, no to mój kumpel, kto wie, to fajnie. Słuchajcie, moi drodzy, te dymki tutaj to jest hit, mianowicie, czekajcie, tutaj musi się wyostrzyć. Poważna youtuberka, vlogerka. Dobrze, że na MSP nie ma takich problemów. Mianowicie Justin tutaj mówi: wyzywam Shona na solo, a Sean mu odpowiada: bitwa na głosy, chętnie. W sensie, co? Dobra, rybki, nie ma co, lecimy dalej. Tutaj mamy, widzę, jakieś profile, czekajcie sekundkę. Nie znam nikogo z tych osób, także pominiemy sobie tą stronę, możecie sobie tam przejrzeć te osoby, nie wiem. O, tutaj mamy jakiś komiks, słuchajcie, to będzie coś. Oleg i Paweł planują wyjazd pod namioty. Wszystko spakowane, ruszamy stopem rano. Już nie mogę się doczekać, u nas są takie nudy, że trudno wytrzymać. Rano. Dzień dobry, czy jedzie pan w stronę Jeziora Gwiazd? Podrzucę was niedaleko, wsiadajcie! Normalnie jakiś zboczeniec tego typa, kochani, ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Po 2 godzinach jazdy. Dziękujemy panu. Zostało wam jakieś 5 kilometrów w tamtą stronę, pośpieszcie się, bo te chmury nie wyglądają dobrze. Słabo. Robi się coraz ciemniej. Rozłóżmy tam namiot. Jakoś przeczekamy do rana. Zaraz nam namiot odleci. No to mamy, co chcieliśmy. W domu było za nudno. I co teraz? Nie możemy tu zostać. Może jakiś czwartym złapiemy auto jadące do miasta. Popatrz, coś jedzie. Machamy! Co wy tu robicie w taką pogodę? Jedziecie może do miasta? Tak, jedziemy na festiwal Open Star Planet. Wsiadajcie. Co to za chamska podróba Openera jest? Przepraszam bardzo, mówi Star Planet, dlaczego? Dobra, moi drodzy, trzeba kontynuować mimo tego skandalu dalej naszą historię, także... U nas na wsi jest pięknie, ale nudno. W mieście tyle się dzieje. A wy skąd jesteście? No, my mieszkamy w mieście, ale u nas też jest nudno.
Chyba nie byliście nigdy na festiwalu Open Star Planet! Idziecie z nami! Będzie super! Wieczorem pogoda się poprawia. Odlotowa atmosfera! Mieliśmy taką atrakcję pod nosem. Ta, odlotowy to był nasz namiot. Ale stary, po festiwalu nadal są wakacje, a jeziora nigdzie nie odleciały. Koniec. Także fascynująca historia. Lecimy dalej. Na kolejnej stronie mamy wakacyjny luz w stylu boho. No nic ciekawego, lecimy dalej. Jedzonko tutaj jest. Egzotyczne podróże bez ruszania się z domu. No powiem wam, że w sumie to zjadłam coś dobrego, także zobaczymy, co tu jest. I najwyżej. W sumie to może być ciekawe i lubię jedzonko, więc może zerknę sobie, jakie tutaj przepisiki są później. Dalej mamy zagadkę. Poznajesz, kto ukrył się za letnimi gadżetami. Jeśli nie pamiętasz nazwisk tych młodych gwiazd, pomogą ci w tym odpowiednio dopasowane cienie. Kto tutaj jest? Okej, jacyś ludzie, których nie znam poza Kendall Jenner i... To jest chyba Kendall z tego co wiem, także myślę, że to tyle z tej strony, lecimy dalej. Tutaj mamy plakacik, ładny, Ava Max. W ogóle ona ma takie śliczne włosy, w sensie są piękne, naprawdę. Więc ładny plakacik, podoba mi się, tylko to mówi Star Planet, tutaj nie pasuje, no ale dobra, nieważne, rozumiem, że marketing i te sprawy. I Greta Van Fleet, nie wiem jak to się czyta. Tutaj mamy dalej letni pokaz mody, no nie podobają mi się zbytnio te arty. Przejdźmy dalej. Forum MSP. Tutaj widzę, moi drodzy, jakieś suchary. Zaraz do nich przejdziemy, myślę, że może być ciekawe. Tutaj jest coś napisane o Roxanie Węgiel, słodkiej Adzie, K-popie, no nieważne, jest reklama jakiejś gry, w sumie nie znam jej, ona jest chyba na Movistar Planet, także jak ktoś chce przetestować, to w sumie nie będę polecać. Przejdźmy do najlepszej części, czyli do sucharów. Właściciel gospodarstwa agroturystycznego zwraca się do turysty. Tutaj rano będzie pana budziło pianie koguta. To niech go pan nastawi na 10:00. Haha, nieśmieszny. Idziemy dalej. Jasiu dzwoni do dyrektora i mówi zmienionym głosem. Jasiu nie przyjdzie dzisiaj do szkoły, bo zachorował. A kto mówi? Mój tata. W sensie nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat, to już jest lepszy suchar niż ten poprzedni, ale został nam jeszcze trzeci. Zaraz sobie zrobimy ranking ich, także tak. Strażnik ratuje staruszkę z płonącego mieszkania. Proszę zacisnąć zęby, krzyczy, znosząc ją w dół po schodach. W takim razie musimy wrócić na górę, zęby zostały w łazience, krzyczy staruszka. No, on jest chyba najśmieszniejszy, ten z... Tym kogutem był najsłabszy, Jasiu był w środku, także tak, taki szybki przerwa na zabawę, idziemy dalej. Tutaj mamy jakiś konkurs na rzeźbę plażową. Słuchajcie, ja ostatnio byłam nad morzem i ja mam taką ładną rzeźbę, więc umówmy się, że ja wyślę swoją rzeźbę i najwyżej w następnym magazynie, w sensie wydaniu, dowiemy się, czy wygrałam, czy nie. Także tak, taki mały bonusik z życia Dripci. Pokaż walizkę, a dowiesz się, jaka jesteś. O, słuchajcie, ja tutaj nawet mam przygotowany, pokażę wam, ołóweczek, więc myślę, że możemy sobie taki teścik zrobić i zobaczymy, jaka jestem. Także tak, lecimy z tym. Więc tak, pierwsze pytanie. Moja walizka wyróżnia się kolorem? Niestety jeszcze nie, ale już niedługo, zaznaczmy więc nie. Zawsze mam największy bagaż ze wszystkich. Oj, zdecydowanie tak. Nawet na zimowe ferie pakuję kilka sukienek, tak? Przecież trzeba iść w czymś na randkę. W sensie, no... Z moim bagażem trudno spacerować i zwiedzać. Tak, zdecydowanie. Zawsze zabieram własne kosmetyki, by nie wydawać pieniędzy na wyjeździe. Oczywiście, że tak. Na wakacjach czytam dużo książek i gazet. Nie. Nawet do ciepłych krajów zabieram polar. W sumie to tak, bo nigdy nie wiadomo, jaka będzie pogoda. Nigdy się nie rozstaję z moją przytulaną z dzieciństwa. No może nie z dzieciństwa, ale zawsze mam taką poduszkę w kształcie zwierzaka, którą biorę ze sobą wszędzie, także w sumie nie wiem, co to znaczy. Zaznaczmy, że tak. Moja walizka ma w środku mnóstwo przegródek, które
lubię zapomnieć, oczywiście, że tak. W drodze powrotnej moja walizka często się domyka z powodu pamiątek i prezentów. Tak. Dobra, wyszło, że mam 8, tak? Czyli wychodzi na to, że jesteś odważna i przebojowa, pełna pozytywnej energii. Szukasz przygód, ale nigdy nie myślisz o problemach, które mogą wystąpić po drodze. Twój optymizm przyciąga do ciebie ludzi. W sumie muszę wam powiedzieć, że to jest niby jakiś taki quiz z walizkami, na których są pytania. Ale w sumie to się zgadza, w sensie podpisuję się pod to, co mi wyszło. Nie wiem, dajcie mi znać, jak macie tą gazetkę, czy wy też się zgadzacie z tym wynikiem. W sumie to jestem ciekawa. Dalej tutaj mamy Barcelona, słońce i fantazja. Tu jest o jakichś sklepach, markach i w ogóle, więc przejdziemy dalej, nic ciekawego. Tutaj mamy, o, kolejne zagadki, słuchajcie, pobawmy się trochę dalej. Najfajniejsza część tych gazetek. Okej, moi drodzy, więc jeśli chodzi o różnice, to widzę w sumie tyle, że ten taki jakby po lewej stronie w paski, nie wiem jak to się nazywa, taki dach jest, jeden jest żółty i po prawej stronie biały ser, u góry jest ich 4, na dole 1, nie widzę więcej różnic, także resztę zostawiam wam. Tutaj magiczne kwadraty, moim zdaniem nie wyjdzie tutaj 40, tym bardziej 59, więc zostawiam 35. Tutaj mamy jakieś rybusy, zróbmy sobie jeden, na przykład ten drugi. D plus ser, wychodzi deser. No nie, zbyt trudnego. I tak, gra gitara, ta po prawej to jest elektryczna, ta na dole jest akustyczna, a na górze są ukulele. Bardzo trudne i wymagające zagadki. Film i muzyka, nie przegap. Także zostawmy to i ojejku, tu już jest koniec. Co tu mamy? Może kiedyś je zjem, bo tu jakieś widzę różne kraje. I na końcu mamy jakąś reklamę książki i co będzie w następnej gazetce. I to już by było z tej super, świetnej, poważnej recenzji. Powiem wam, że się bawiłam całkiem nieźle robiąc te różne rzeczy i nagrywając. Jednak nie jest to idealna gazetka, te prezenty też są takie. Więc daję jej końcową ocenę 8 na 10. Jeśli podobał wam się ten filmik, no to wiecie co robić. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że się podobało i pa, pa!